Elo, to ja. Mam do was poważne wiadomości. Żartuję, nie tak bardzo poważne. Nie udawajmy, że jesteśmy poważnymi ludźmi. Jak mówiłem, że będę expić, to wbiłem szalony jeden level. Wiecie co? Tak jak opowiadałem, że na pewnym etapie rozwoju PL, margonem.com ogólnie nie rozwijało się. Znaczy nie rozwijało tak, jak w tą stronę, co się rozwijało PL. To jednak jest pewna zmiana, która się zmieniła. Zmieniła obopólnie dla tej gry, jak i dla PL. O czym mówię? Mówię tutaj o mistrzostwie walki. Bo jak do tego czasu ja myślałem, że mam ustawione mistrzostwo walk, a była to ta umiejętność. Okazało się, że nie. Że oddzielnie można wykupić sobie za 250k jeden slot na umiejętność. No i tak zrobiłem. Normal atak. Ej, właśnie, a tak mnie to by ciekawiło skills. Nieważne. Ciekawiłoby mnie, czemu ją coś takiego. Tutaj wydaje mi się, że te umiejętności działają troszeczkę inaczej jak na PL. Ale mogę się mylić. To obrażenia od monsterów są redukowane. Aha, tutaj wziąłem sobie umkę dla dwuręki XD. Trzeba by było tutaj pomyśleć troszkę. Two-handed. One-handed. Dobra, nieważne, bo ja też nie bardzo się orientuję. Głęboka rana. Nie bardzo się orientuję, jak z wzrostem levelowym się zmieniają. Nieważne. W każdym bądź razie, co chciałem powiedzieć. Jesteśmy sobie na Magredicie i możemy zabijać te śmieszne skorpiony. Możemy tutaj siedzieć tak naprawdę do usranej śmierci, czyli tak naprawdę dopóki pewnie nie wbijemy 120 poziomu i będziemy mogli iść na Magradit, bo teraz, znaczy na Magradit, na Wyspę Wraku, bo teraz byśmy nie dali rady. Biegam cały czas z pełną torbą, zabijam te skorpiony. I tak, rzeczy, które chciałbym powiedzieć. Ej, właśnie. Właśnie. Kurwa. Nie zdziwcie się, jak na moim kanale będą się tam pojawiać, powiedzmy, jakieś też inne materiały, bo tam ogólnie będę se recenzję capsów robił XT. Więc, ale nie, normalnie będę nagrywał też margonem, więc się nie oburzajcie, nie bądźcie źli i tak dalej. I ja będę tutaj też expił. W wolnych chwilach też. No, prowadzę na swoim drugim kanale, co zresztą opowiadałem. Jakoś się to kręci. I napierdalamy jakieś feniksy na Magradicie. To też się dzieje. Tak teraz ogólnie myślałem sobie nad przeznaczeniem. Chwila, wszystko git. Nad przeznaczeniem ogólnie mojej postaci na tym Deimosie zajebanym. I nadal się zastanawiam nad przeznaczeniem mojej postaci, bo no, uważam, że granie na tym serwerze może być uciążliwe. Bardzo uciążliwe. Tak jak, nie wiem, możemy sobie iść na tego razu glaga i nas nie będzie w przeciągu, kurwa, paru sekund tam. Za dużo ludzi gra na tym serwerze. To jest przesada, naprawdę, ile tam ludzi zostało zaproszonych. W tym sumie my. Którzy nie powinni się tam dostać.
No i to jest przesada, tam się dostaje każdy. Po prostu napisz Elo i ty się dostaniesz. W sumie powinienem wcześniej przeczytać, jaki to jest świat. A dopiero potem podejmować taką decyzję, żeby na tym świecie zagrać. Wiecie co wam powiem? Że uważam, że najgłupszym pomysłem nie byłoby, gdybyśmy zrobili sobie jakieś questy na tym Margonem.com, żebym wam mógł też pokazać, jak to w sumie wygląda. Tylko po prostu ubijmy sobie może tą wyspę wraków tutaj do końca. A i właśnie, no i analogicznie przez to, że nie miałem tego Mistrzostwa Walk, no bo go nie miałem, bo zostały umiejętności zmienione, tak? Wydawało mi się, że taka zmiana nie wpłynęła tutaj. No i z racji, że taka zmiana wpłynęła koniec końców, to nie miałem błyskawicznego ataku ustawionego na szybkiej walce i traciłem więcej życia. Tak jak widzicie teraz, ja nie mam żadnych problemów. W moim ekwipunku jedyne, co się zmieniło, to założyłem ten pierścień z Bacy i to tyle tak naprawdę. Fajnie, że mam te dwa heroiki z Renegata, bo są mocne. I tak. Właściwie ile lawy tutaj jest. No i właśnie uważam, że dobijmy sobie te wszystkie skorpiony, wejdźmy z tego wulkanu i poszukamy jakichś zadań, bo ja nie wiem też dokładnie, jakbym mógł takie zadanie znaleźć w sumie, bo jestem głupi. Ale wydaje mi się, że na tych biuletynach też mógłbym znaleźć, bo wiecie, tutaj są zupełnie inne zadania. Charakteryzują się zupełnie inaczej, jak charakteryzowały się zadania w PL, gdzie był spis. Tutaj jest to troszeczkę inaczej zrobione, ale wydaje mi się, że te zadania też są ciekawe. Poza tym można dużo przedmiotów naprawdę fajnie zdobywać z nich. I przy okazji, no jestem ciekawy tego. Mam pytanie, znaczy ja nie wiem, chodzi o to. No, jakaś osoba, która ma wyższy poziom na Margonem.com, no mogłaby mi na pewno odpowiedzieć na takie pytania. Albo w sumie ja sam sobie mogę odpowiedzieć na takie pytanie klikając M. Tylko czemu ja nie mogę odpalić sobie. Aha, dobra. Wiecie o co mi chodzi? Aha, czy są właśnie te ekspowiska? I są. Znaczy są pokazane. Czy są, nie wiemy. Tak, tutaj te ropuchy też są. Ale te Petmachoptekan też jest. No to spoko. To tylko nie zostało wprowadzony ten, nie wiem, żelazogryz i tak dalej. Obstawiam, że różnic płynących z wpłyn. Nie wiem, czy kolosi są na przykład. Nie wiem, czy jest, nie wiem, sześć legend z Orlicy, tak jak na normalnym Margonem. No, takich rzeczy nie wiem. Ale jak widzę na mapie, jest to nowe ekspowisko. No i właśnie, chodziło mi właśnie, czy jeśli bym wbijał, powiedzmy, hipotetycznie nawet, tak? Wbijałbym taki wysoki poziom, czy miałbym właśnie szansę, żeby tam poekspić. Powiem wam, że gdybyśmy wbili 240 poziom, fajnie by było, bo mielibyśmy tą broń legendarną. I tak jak mówiłem, na 120 poziom można ją zreforgować i tam dalej chyba na 180, coś takiego. Czym 190? Nie mam pojęcia, także nie będę kłamał. No ale jak na razie dopiero na 120 i będę potrzebował kamieni z Warriora. A mamy ich troszeczkę mało. Najwyżej będzie trzeba jakieś questy robić i tak dalej, no ale koniec końców warto będzie to robić. Bo w przyszłości, jeśli mamy z tego stworzyć broń legendarną, to przyda nam się i teraz, i na przyszłość, tak? O ile oczywiście taki poziom kiedykolwiek wbijemy. Z tym różnie może bywać. Nic wam nie obiecuję. Zobaczcie, trzech magów mogę sobie ubić i życia nie tracę. Taki mocny jestem. Tą broń bym wymienił. Ale nie mam na co jej wymienić. I ciekawe właśnie, bo ogólnie ostatnio zainteresowałem się tematem, do gry zostały wprowadzone. Znaczy z tych skrabów pustelników legendy zostały wprowadzone i można je tam zmienić na buty. Uszyć buty można z nich XD.
I właśnie mam pytanie, czy to też jest tutaj? Nie wiem. Najwyżej będę stał tak długo na Krabi Pustelniku, aż uznam, że no chyba nie lota. Wcześniej to naprawdę, jak byli ludzie, którzy pili je po heroiki. Ja serio współczuję. Serio współczuję. Masakra. To tak jak kiedyś na przykład legendy z tego, z Pistuły nie było. XD. Teraz są chyba dwie. Strasznie bogato się zrobiło tym argonem. Z tych maridów właśnie można fajne przedmioty zdobyć. Dlatego warto je bić, moim zdaniem. Kiedyś pamiętam, że zdobyłem chyba na Tarkunie hełm z niego. Tego chyba dosyć drogo sprzedałem za 25, coś takiego. O, ten wariacik. No, ale my takich rzeczy nie zdobywamy. My na takie rzeczy nie zasługujemy widocznie. Największy problem jest taki, że mi się kurwa nie chce tu expić, bo poza tym, tak jak expiliśmy jeszcze na mumiach, mieliśmy tyle dogodną sytuację, że expimy, teleportujemy się, sprzedajemy i wracamy na ekspowisko i co chwilę można powiedzmy taki ciąg robić. Bez kitu, nawet na czerwone orki mógłbym sobie iść niedługo. A tutaj już czegoś takiego nie zrobimy, bo dostanie się po pierwsze na Magradi to też nie jest łatwe, a w moim przypadku i z moim szczęściem jest dużo trudniejsze. Bym się tylko wkurwiał. Więc nie opłacam. I poza tym za każdy rejs płacimy 100k, więc tak naprawdę musielibyśmy troszeczkę tego nalotać, żeby nam się to w ogóle zwróciło. Plus jeszcze właśnie o to, że chodzi, że jest za, czy to jest warte dochodu. Bo tak jak na przykład, zobaczmy teraz. Dobra, lecimy na kwieciste przejście i idziemy to sprzedać pizdu. Okej, okay, let's deal. 46k, okej. Okay. 16k, okej. Okay. Powiedzmy, że to nam się dopiero zwróciło. A pomyślmy teraz w przypadku analogicznym, że byłby to. No nie ma sensu, no kurwa, to jest prosta matematyka, nie opłaca się to. Nawet jeśli to się zwraca, to się nie opłaca. Już lepiej postać tam dłużej i z Marida lotnąć heroik. W przypadku właśnie, jak lutały ci chalcedony co chwilę i tak dalej, no to się opłacało, oczywiście, że tak. Ale tutaj nie ma takiej opcji. Dobra, idziemy ogarnąć sobie jakieś questy. Mamy teleport do Itan. Mamy tutaj chalcedony i tak dalej. Na 120 level będziemy mieli talizman, więc nie będziemy 20 lat musieli czekać. Okej, okay. Możemy zrobić takie zadanie na przykład. No i róbmy je. Questy, o Boże. I patrzcie, ustawiamy sobie tracking i tyle. Aha, nie, tutaj to ciasto mamy robić. XD. Ja jeszcze jakiś quest wziąłem. Kurwa, to są zadania, że mamy zdobywać jakieś zajęcia. Nie chce mi się. Nie o takie zadanie koniecznie mi chodziło. Dobra. Przejdziemy się. Gdzie jest biuletyn? To jest kurwa coś takiego jak biuletyn. Wiesz o co mi chodzi, żeby zobaczyć, jakie zadania są na mój przedział levelowy. Jest. Na 100.
Są jakieś questy. Tuzmer Harbor. Gdzie on jest? Może on jest po prostu takim NPC-tem. Dobra, wiecie co? Ja zrobię małe cięcie i dopiero jak się tutaj ogarnę, serio się ogarnę, to ja się odezwę. Kurwa, czemu się nie nagrywasz? O, nagrywa się. Zajebiście. Dobra. Nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że będę robił tak pojebane questy. Znaczy, spodziewałem się kiedyś. Ale dzisiaj bym się nie spodziewał, że takie questy będę robił. Zapierdalałem za głupimi niedźwiedziami. I zdobyłem. Kurwa, 30 ponad szponów. Tam skór i tak dalej, to wszystko mamy. Jak nawet mi odjebie, to zrobię to zadanie z jajkami, że muszę ciasto upiec. I tam zadanie przynieść 30 jajek XD. Ja nie wiem, czy ja mam tyle miejsca w torbach nawet, żeby zrobić tam to zadanie. Chociaż to się stakuje tak naprawdę, więc... o... Okej. Jeszcze? Jeden na 10. Czy ja będę miał? No dobra. Nie rozumiem tego zadania. Nie rozumiem tego zadania. Dobra. Zróbmy. Nie wiem. Zaraz. Powiem wam, że nie ma o tyle problemu ogólnie z tym wszystkim, o ile my znamy troszeczkę. Słyszeliście ten dźwięk? Nie ma o tyle problemu, o ile mamy jeszcze tego GPS-a. I pokazuje nam naprawdę wszystko, plus jeszcze mamy troszeczkę tam wiedzy, gdzie można tam kupić te wszystkie przedmioty. Kurwa, więcej. Kawałek mięsa. Czy to nie będzie zwykłe mięso, które będziemy mieli z królika, na przykład? Ja pierdolę, robię jakieś głupie zadania tak naprawdę. I ja nie wiem, o co chodzi. No, z królików. Nie wiem, o co chodzi z tamtą skórą, może z tamtym zadaniem, gdzie musieliśmy te niedźwiedzie napierdalać, bo nie będę latał na pewno 10 razy za tymi niedźwiedziami, bo bym się zesrał, naprawdę. Nie mam pojęcia. Właśnie najgorsze jest to, że ja nie mam bardzo kogo spytać o te zadania. No nie chce mi się tyle tych niedźwiedzi napierdalać, naprawdę, to bym zgłupiał chyba. Bez przesady. Ja myślałem, że to będzie zadanie typu... Imbir. Kurwa mać, będziemy zapierdalać 2 lata. W ogóle jest to zadanie jeszcze z Mikołajem śmiesznym, nie? No to my na przykład nie możemy... Nie mamy klucza, a nie wiem jak zdobyć ten klucz. Żeby tego Mikołaja znaleźć. W Tuzmer, a to musiałem do Tuzmer zapierdalać potem. O, dostaliśmy 100k. Ej, rzeczywiście dostaliśmy to. Rzeczywiście to dostaliśmy. Obsydian. XD. Nie wiem, co się z tym obsydianem robi. To chyba będzie właśnie do tych... Zdobyłem 6. Nie wiem. Aha. No dobra. No i mamy. A co z tym?
Nie wiem. Nie mam pojęcia. No, i co z tym zadaniem w ogóle o tym? No, okej. No ja widzę, że to jest taki. Aha! Jestem głupi. Trzeba uszyć. To, aha, to mamy tyle tych uszyć. Ja rozumiem już. Czaję. Dobra, klikamy to. Ja myślałem, że będę musiał jeszcze po te materiały zapierdzielać. Ej, to ja jednak głupi jestem. No jednak za mądrą osobę to ja nie jestem, jak widzę w tej grze. Ja zupełnie tutaj nie ogarniam niczego. I to jest ten problem. Nic nie ogarniam. Chodzę sobie po tych mapkach, zabijam jakieś kurwa skorpiony, bo grałem w tą grę lata temu. I nic nie ogarniam, nic a nic. Dobra, pytanie, czy te ogólnie questy opłaca mi się robić, powiedzmy, tak jak w moim przypadku, gdzie nie mam, nie wiem, 20 poziomu, tylko no jednak 113. Dostałem te kawałki obsydianu. Wydaje mi się, że właśnie ten obsydian będzie nam potrzebny do tworzenia tych specjalnych przedmiotów, które są na margonem.com. Ale jak będzie, to nie wiem. Jak tam chcecie, ogólnie to tam lajkujcie i tak dalej, wiecie. A jak nie, to nie. I wyjebane. No i ten. Będzie się nagrywać to margonem.com, bo wydaje mi się, że będzie tutaj dużo ciekawiej jak na przykład, nie wiem, Deimos, kurwa. Gdzie masz 60 level i chcesz sobie, powiedzmy, wbić jakiś level, to ok, wbijesz go, ale wszyscy mają legendę od góry do dołu, bo ten serwer jest tak już przeludniony, wszyscy, bo przenosili postacie, tam gra milion osób i jest zadyma. A tutaj możecie sobie futro z misia zrobić. Zajebiście, nie? Ja uważam, że to jest super scenariusz. Najleżej lepszego naprawdę nie mogło być. Jest godzina 10, poniedziałek, a ja nie śpię. O, super. Upgraded. Ok. Czyli my zakończyliśmy. Nie. Chwila. Chwila, żeby nie było. Aha, pewnie jemu zimno jest i my musieliśmy mu uszyć, bo my jesteśmy taki miłosierny Samarytanin. I mamy pewnie porozdawać teraz tym menelom. Zajebiste zadanie, zawsze chciałem coś takiego zrobić. Wiecie, co jest najgorsze w tym GPS-ie? Że tak nam pokazuje, powiedzmy. Ja serio będę tyle zapierdalał? Dobra, nieważne. Że najgorsze w tym zadaniu jest. Czy w zadaniu? Najgorsze w tym GPS jest to, że jeśli nie wiemy, gdzie dokładnie idziemy, bo ja nie wiem, gdzie idę. Totalnie nie wiem. Na przykład może się okazać, że to jest wtorek. I może się tak okazać, że to jest wtorek, i my będziemy z buta zasuwać do tego wtorek. I jest możliwe, że my będziemy zasuwać do wtorek. No i wystarczyłoby normalnie zrobić teleport, ale z racji, że my tego nie wiemy. No bo kurwa, skąd ja mam wiedzieć? Pierwszy raz. Pierwszy raz. Ale patrzcie, na przykład tutaj nie zostało zmienione. Mitirowa małpa, znaczy marfiowa małpa, ma 30 level, gdzie na normalnym Margonem ma tam level 18, tak samo wilki. Tutaj one potrafią mieć, nie wiem, 9 levele, a w normalnej, w PL mają 15 levele, więc tutaj, jak widzicie, są zmiany, które nie zostały zmienione. Nie wiem właśnie, na jakiej zasadzie to się dokładnie odbywa. Bo są też zmiany, które weszły tutaj, tak jak na przykład zostały dodane te ekspowiska. Nie wiem, czy to może wybrane po prostu zostają dodane. Nie, wydaje mi się, że te głąby są w miastach. Że te głąby są w miastach.
Więc nie wiem, randomowo możemy się steleportować do Eder i zobaczyć na przykład, czy de facto on tam jest. Gorzej, bo mamy 10 rozdać. Miast nie jest 10. Jest. O, jest tu jakiś. Ej, czy my naprawdę musimy iść do specjalnego typa? Czy my nie możemy? Kurwa, jak się tu idzie? Nie mam klanu. 51, 7. Idziemy. 51, 73, 56. Idziemy z go zajebać. Taka okazja może mi się nigdy w życiu nie przydarzyć. Gdzie on się respi? 51. 76. On gdzieś tu będzie. Kurwa, gdzie to było? Gdzie jest ten mietek zajebany? Tu jest. Jak się tam idzie? No kurwa, Eder musieli zmienić. Nie mogło być starego Eder. Dobra, wiecie co? Mi się wydaje. Ja pierdolę, jak się tu idzie. Nie wiem, czy jest sens wam pokazywać, jakie będę tych maneli odziewać. No tu kurwa kolejny mi wyskoczył, ja pierdolę. Ok. Czy ja coś dostałem? Niszczy się lot z tego? Od kiedy z mietka się niszczy lot? Powiedzcie mi to, od kiedy z niego się niszczy lot? Nie wiem. Dobra, idziemy ogarniać tych ludzi i ja zrobię cięcie. Jak będę miał ostatniego, to wam pokażę. Kurwa. To ja. Kurwa, nabiegałem się, powiem wam. Naprawdę się nabiegałem. Ale mamy już ostatniego. Teraz, jak ja nie wiedziałem, że to jest Tuzmer, to ja zapieprzałem od Eder do Tuzmer. A wcześniej tak samo do Tuzal też nie wiedziałem, że to jest, no ale się okazało, że to koniec końców byli wszyscy w mieście. Oni byli głównie w mieście. Czemu? A widzicie, gra każe mi zapierdalać na południe. Ja nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Gra sugerowała mi, że patrzcie, jak jesteście w Tuzmer i byłem tu, to żebyśmy szli w dół. I tak wracali do Itan. XD. Nie wiem jak. Nieważne. Mam nadzieję, że to już będzie koniec tego. Czyli dostaliśmy taką samą nagrodę, ale uważam, że tutaj narobiliśmy się troszeczkę bardziej. Dobra. A i dostajemy po dwa te fragmenty. Wcześniej dostawaliśmy po jednym. Fajnie. Fajnie. Czyli mamy ile tego? 13. Dobra, fajnie, fajnie, fajnie. No tak jak mi się wydaje. Aha. Jakiś prezent. Aha, to jest jakieś gówno, co za mną zapierdala. Dobra, zajebiście. Dobra, to zrobiliśmy takie zadania. Czy było warto? Nie wiem. Nie wiem, jakie bardzo przeznaczenie ma to i też nie chcę się wypowiadać. Jeśli ktoś wie, to możecie powiedzieć. Bo jak na razie to ja jestem zielony w tym wszystkim. Ale wydaje mi się, że właśnie to będzie wykorzystywane do utworzenia tych broni. Ale nie jestem pewny. Także dzięki za oglądanie i siema.